Witam bardzo serdecznie na szczególnym wieczorze, w którym bierzemy udział w czymś wyjątkowym. Będziemy prezentować to, co najcenniejsze w województwie opolskim, to, co nazywamy opolską marką. No oczywiście można włożyć wysiłek w coś, co tu i teraz zafunkcjonuje. Można zaprojektować przepiękny mebel, można zaprojektować przepiękny wystrój wnętrza swojej kawiarni, ale to, czy przyjdą tam ludzie, to trzeba zacząć myśleć kategoriami ludzi. Trzeba po prostu włączyć myślenie twórcze, które pozwoli jak gdyby utrzymać się na rynku właśnie dzięki ludziom, którzy z tego będą korzystali. Dlatego dzisiaj oprócz tego, że nadajemy tytuł opolskiej marki, to ja myślę, że my oceniamy tak naprawdę potencjał intelektualny naszych przedsiębiorców. To, co mają w głowie. To jest ocena dzisiejsza naszych przedsiębiorców i naszych tych ludzi, którzy tworzą opolską markę. Myślę, że tutaj, jeżeli to mówimy o tym odnajdaniu się na rynku, to jest po prostu robienie swojego oraz znalezienie pewnych, powiedziałbym, produktów, które będą nas wyróżniały. Konkurencja jest większa, jest też bitwa o pracowników, bo nie tylko konkurencja, jeżeli chodzi o klientów, także to się wszystko zmienia, natomiast przez te lata widać, że gdzieś tam odnajdujemy swoją ścieżkę. Nasz projekt Opolskie Działchy polega właśnie na tym, żeby promować kulturę śląsko-opolskiego, żeby promować ludzi, rękodzieło i twórczość, bo mamy wspaniałych ludzi, którzy tworzą świetne rzeczy i tym właśnie uważamy, że możemy zdobyć Europę. Jesteśmy firmą regionalną, a nasz ponadregionalizm to jest współpraca z sieciami handlowymi. Niestety, albo całe szczęście, rynek jest tak podzielony, że nie mamy dzisiaj wielkiego wyboru. Wsiedliśmy w ten pociąg zwany wielkie sieci handlowe i tam jesteśmy. Polska wyprzedziła moim zdaniem Niemcy w produkcji, przynajmniej w naszej sferze okiennej, bo doposażyła swoje zakłady w nowoczesne maszyny, tak, narzędzia. I jesteśmy już lepsi, jesteśmy w zasadzie liderem w Europie, jeżeli chodzi o produkcję stolarki otworowej. Złożyliśmy projekt, udało się pozyskać dotację i w sumie tylko dzięki tej dotacji, temu wsparciu finansowemu, zrealizowaliśmy nasze przedsięwzięcie, a jest to linia do produkcji płyt warstwowych. 50% tych kosztów na budowę biblioteki zawdzięczamy Unii Europejskiej. Myślę, że to był taki atut w ogóle zdecydowania się na taką inwestycję. W 2009 roku dostaliśmy pierwszą dotację unijną, zakupiliśmy maszyny. W tym samym czasie żeśmy zmienili też profil produkcji. 95% produkcji w tej chwili trafia na rynek francuski przez kooperanta. I przez te 10 lat zwiększyliśmy sprzedaż gdzieś o około ponad 1000%.